tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. W głosowaniu na Facebooku wygrały Nitro z 100 mostów z dosyć dużą przewagą nad Grape Ale'ami z Pinty. No więc jedziemy z nimi. Co ja tutaj mam? Mam dwa piwa mocarne z browaru 100 mostów wysycane azotem. Czyli mają być bardzo gładkie, mają mieć betonową, wspaniałą, azotową pianę. Piana sztywna jak na azocie. I co my tutaj mamy? Mamy dwa naprawdę bardzo fajne piwa. Barley Wine Nitro, ale jeszcze Barrel Aged, bo to jest Rum Barrel Aged. Cały czas mam wątpliwości do tego, że to jest w serii klasycznej, ale dobra. Wrocław, tutaj mamy most, ale jaki to jest most? Nie wiem, który to jest most. No nie wiem. Barley Wine należy do najmocniejszych rodzajów piwa. Znany jest z bogactwa aromatów słodowych, karmelowych, biszkoptowych i miodowych. Z czasem zyskuje nut rodzynek i suszonych fig. Leżakowanie w dębowych beczkach po rumie z Belize wzbogaca bukiet o zapachy wanilii, kokosa, cynamonu i rzecz jasna rumu. Nasycanie azotem w specjalnej technologii wpływa na aksamitną teksturę, aby w pełni cieszyć się piwem jak z brytyjskiego pubu. Serwuj w odpowiedni sposób. Schłodzone piwo nalewaj intensywnie, obserwuj efekt kaskadowy azotu, ciesz się idealną pianą. Co jest ważne, ekstrakt to 24,7, a alkohol to 10,6. Drugi to jest Riz Nitro, ale niestety nie barrel aged, czyli regularny. Podstawka można powiedzieć, no ale nie taka do końca podstawka, no bo jednak Nitro. Czarne, nieprzejrzyste i mocne piwo ważone z jak największą ilością ciemnych i palnych słodów, wypełnione po brzegi aromatami czekoladowymi, kawowymi i karmelowymi. Nasycenie azotem w specjalnej technologii gwarantuje aksamitną teksturę oraz drobno-pęcherzykową i gęstą pianę, aby w pełni się cieszyć się piwem jak z brytyjskiego pubu, serwuj w odpowiedni sposób. Tutaj z kolei mamy alkoholu 11, a ekstrakt to jest 30. 30% wagowo, czy też 30 stopni plato, a więc srogo. No myślę, że i zarówno ze względu na ekstrakt, i ze względu na barwę jaśniejszą, zaczniemy od Barley Wine'a. Nie musimy go jakoś tutaj w jakiś tam sposób... w żaden niezwykły sposób nalewać równolegle, no bo to nie będzie żadne porównanie. To są dwa różne piwa, totalnie. A dlaczego je piję razem? No bo pewnie by mi było szkoda następnej degustacji osobnej na dwa jednak piwa z tej samej bajki. Dwa piwa opierające się na azocie. Nitro to oczywiście skrót od Nitro Gin, czyli azot, i ma to sprawić, że piwo będzie specyficznie wyglądało i specyficznie smakowało, głównie jeżeli chodzi o odczucie w ustach, choć nie tylko. Czasami azot wnosi nuty metaliczne do piwa, ale miejmy nadzieję, że tak tym razem nie będzie. Przy degustacji Cherry Porteru z Dr. Brew ktoś tam mówił, że o, tak nalewasz, bo Dr. Brew i tak dalej. Nie, tak się nalewa piwo wysycane azotem. Kapsel firmowy, co nie jest wcale takie proste. O, tak nalewamy piwo wysycane azotem, tylko trzeba mieć... No nie, nalałem, całe się zmieściło. Czy widać ten efekt? Ja widzę ten efekt świetnie. No i rzeczywiście on tutaj jest dużo bardziej intensywny niż w piwie z Dr. Brew. Uniósł się taki aromat. Tutaj to taki rzeczywiście melasa. Trochę nuta wiśniowa. Ale taki bardzo słodki karmel, kajmak, tego typu rzeczy. Jest zmętnione od tego nalewania. Drobno pęcherzykowa. Zmieściło się na styk, powiem szczerze. Trochę jednak za mała pojemność. Chyba do tego piwa.
Bardzo, bardzo słodki aromat, taki trochę mdły. Taki, taki ciągnący się, po prostu ciągnące się toffee. Lekko zaznaczony alkohol, ale nie przeszkadzający na pewno. Nie no, pachnie bardzo ładnie. Natomiast kokosa nie czuję. No, dobra, troszkę jest, troszkę jest. Jest. No, spróbujmy. Ohoho. No, niesamowicie gładki. Czego można było się spodziewać? Słodki. Nawet bardzo słodki. Ale z zaznaczoną goryczką, z lekką alkoholowością, ale jest ten kokos. Jest, to jest takie połączenie toffee i kokosa. Czyli taki płynny karmel i kokos. Jednocześnie niesamowite jest to odczucie tej gładkości. Takie rzeczywiście smooth, bo wiecie, azot ma to do siebie, że poza tym, że robi on ten tak zwany efekt kaskadowy, czy jak mawiają Czesi, efekt lawinowy, to on się bardzo słabo rozpuszcza w piwie, więc tak naprawdę piwo po zastosowaniu tego nalewania, ono jest odgazowane. Ono jest płaskie, a ja zawsze powtarzam, że przy mocnych piwach lepiej, żeby piwo było nisko nagazowane albo wcale, niż przegazowane. No powiem Wam, poza lekką alkoholowością, która jednak kojarzy się z rumem i tak dalej, no to tutaj nie ma się do czego czepić. No jest po prostu sztos. Słodkie jest w opór. Leciutko szczypiące w przełyk od alkoholu. Ale on się kojarzy z rumem. Zresztą nuty rumowe to się tak określa, że to są takie nuty przypalonego cukru trochę. I tutaj właśnie takie skarmelizowane nuty, nuty karmelu, a właściwie bardziej niż karmelu to właśnie toffee. Bardzo słodkie takie miodowe, na szczęście nie, albo może miodowe, ale bardziej karmelowe. Bardziej takie toffee. No troszkę, nie wiem, mam skojarzenie z batonikiem Mars. Ale rzeczywiście ta odrobina kokosa jest tutaj. Może nawet więcej niż odrobina. Naprawdę sztos. Sztos. Spróbujmy zatem, może tak zrobimy. Spróbujmy zatem Risa. Mam nadzieję, że on nie jest mocniej nasycony i mi nie wyleci, ale to nic, jak wyleci, to wyleci. Kapsel firmowy z logo 100 mostów. Chciałem powiedzieć 4 mostów, bo tam jest taka jakby taki rąb podzielony na 4. No i jest efekt. Wydawało się, że nie będzie, ale jest. Jest pięknie, że tutaj unosi. Pięknie. On nie jest oczywiście aż tak... Chociaż tu w tym Risie, no to naprawdę nie jest aż tak, chciałem powiedzieć, spektakularny jak na przykład na Guinnessie, no ale nie, no ten Ris, no to wygląda bajecznie. Ta piana jest bardzo, bardzo drobna, drobnopęcherzykowa, no to nawet nie jestem w stanie dostrzec za bardzo poszczególnych bąbelek. Oczywiście na wierzchu się zrobiła taka nieładna piana i przypominam, że żeby uzyskać ten efekt, musicie nalewać agresywnie z góry, żeby wzburzyć wydzielanie się azotu. Wytrzemy trochę tę kroplę. Mam wrażenie, że trochę przypalone mleko, trochę autoliza, bym powiedział. No, ale oprócz tego niewiele. No, powiem szczerze, słabo pachnie. Bardzo słabo, bardzo mało intensywny aromat. Spróbujmy. Gładki.
niesamowicie gładki, niesamowicie aksamitny, niesamowicie gęsty. Czekoladowy z nutą taką pumpernikla, bym powiedział. Ona jest utlenienia, mam wrażenie. Kurczę, podejrzewam, że jakby on był barrel aged, to by był sztos. Natomiast bez tego, mam wrażenie też, że jest lekko metaliczny. Od azotu. Od azotu. To nie szukajcie na skórze, bo na skórze to nie wychodzi. Jeszcze dla pewności sprawdzę, ale... Trochę nawet wychodzi. Trochę nawet wychodzi, ale to nie jest żelazo. To nie jest żelazo, to jest normalne przy piwach wysycanych azotem, że one mają metaliczny taki aromat. Nie wiem, z czego on wynika do końca. Znaczy z azotu, ale dlaczego? Nie wiem, ale wiem, że mogą być takie metaliczne i rzeczywiście on jest bardziej metaliczny ze skóry. Jakby mi ktoś dał tak o, bez zwrócenia uwagi na tą piankę, to bym powiedział, że to jest jakiś porter z Cieszyna. Czyli Iron Porter. Ale nie, to jest zasługa azotu. Niesamowicie dobrze ułożony. Bardzo gładki, czekoladowy, a nawet bardziej pumpernikiel, tak, pumpernikiel, czy pumpernikiel, powinno się mówić. Nie wiem, powiem szczerze. Mocno palony i taki właśnie przypalony spód od ciasta. Taki właśnie pumperniklowy, spalony spód od ciasta. Leciutko tam drapiący w przełyk, ale mniej niż barley wine. No wydaje mi się, że problemem jest to, że to jest barrel aged, a to nie jest barrel aged. I w tym momencie no jednak barley wine uważam za lepsze piwo. Ciekawsze, więcej się dzieje, więcej tutaj, no ale to barrel aged, no beczka po prostu robi robotę. Bardzo ciemny, bardzo dużo palonych słodów, dlatego ta piana jest aż brązowa i jak spływa po ściance szkła, to ono zabarwia to szkło na taki Arco Rock kolor, jak były popularne takie właśnie beżowe szklanki w latach wczesnych, latach 90. No, trochę ten Riz stracił na tym, że jest w jednym filmie z Barley Wine'em. Pewnie jakby był solo, to może bym bardziej się ucieszył z niego. No i ciekaw jestem, czy była już wersja Nitro Barrel Aged. Nie wiem, powiem szczerze. Jeśli była, to chętnie spróbuję. Powinien być sztos. Na tę chwilę z tych dwóch zdecydowanie Barrel Age, Rum Barrel Age, Barley Wine Nitro. Zdecydowanie wybieram to piwo. To jakby się ktoś pytał, to jest ręcznik barmański. Czyli coś, co barman używa właśnie do rozlanego piwa, do jakichś takich historii, wytarcia rąk też. Bombardier brytyjski. Rum Barrel Aged Nitro Barley Wine sztos. Ja muszę powiedzieć, że pierwszy raz miałem okazję Barley Wine Nitro pić w Left Handzie w Stanach i podejrzewam, żeby przegrało, bo ono nie było barrel aged. Więc naprawdę jestem szczęśliwy, że w Polsce mamy takie piwa, jak parę lat temu próbowałem w Stanach i mi się wydawało, że długo będziemy czekać na takie piwa. Się okazuje, że nie. Się okazuje, że te technologie przychodzą do nas z dwuletnim opóźnieniem, rocznym opóźnieniem. No i tylko się cieszyć.
ten nasz craft rzeczywiście jest w czołówce europejskiego craftu i jakbyśmy mieli tak, zaryzykowałbym taką tezę, chociaż ona jest chyba naciągana, ale myślę, że przy pewnych, przy troszkę naciągnięciu tych, to myślę, że się łapiemy top 10 najciekawszych rynków piwnych na świecie. Na świecie. Bo oczywiście poza Europą też się dzieje. Czyli Ameryka, wiadomo, to jest najważniejszy rynek, ale Brazylia. Brazylia jest bardzo mocna, chociaż nie byłem. Ale nie wiem, czy od australijskiego rynku nie jesteśmy ciekawsi. Nasze krafty. Także dalej jest jeszcze Azja, chociaż w Azji też chyba jeszcze jesteśmy lepsi od Azji. No ale w Europie no, jest paru takich silnych graczy. Tak czy owak, brawo browar Stu Mostów, brawo Mateusz Gulej, piwowar browaru Stu Mostów. Bardzo, bardzo fajne piwa. Przy czym no, wyrywa z butów Barley Wine, Riz. Jest ok. Szczególnie w porównaniu. To by było wszystko. Wasze zdrowie i idźcie tą drogą. Bardzo mi się podoba, że poszczególne browary znajdują sobie takie swoje specjalności. Spółdzielczy ma wymrażanki, Stu Mostów ma nitro, jeszcze tam można by mnożyć jakieś tam takie specjalizacje i to jest super. To jest super. Bardzo mnie też cieszy, że piwa są drogie, więc bez problemu można je było kupić. Znaczy nie znikały tak o, tylko stały sobie na półce jakiś czas. Ja je kupiłem normalnie w Drink Hali. Wasze zdrowie. Idźcie tą drogą. Sztosy muszą być drogie. Wasze zdrowie.